mu na rękę, bo strasznie płakał. Są też szoty, Wojtek Golo nawet. Dzięki, Karioner. About. Dziękuję bardzo, Karioner. Nawet Wojtek tam się z Daniela trochę brechtał, bo Daniel tak się uparł na te MMA. Potem jakąś ktoś zaproponował jakieś zbijanie wagi Daniela i żebym ja przytył. No to ja doszedłem do wniosku, że po chuj to, możemy się pizgać, po prostu się przygotujmy. I powiedziałem mu, że nie musi zrzucać wagi. Po chuj ma chłopak zrzucać wagę i se kurwa, wiesz. On powiedział, że nie musi się na tą walkę przygotowywać, no to na chuj ma gubić wagę. Gdzie trenujesz w Pytrkowie? Jeszcze nigdzie, ale będę trenować w jednym z dobrych tutaj klubów takich. No ja nie przywiązuję uwagi, bo ja na pewno nie zamierzam, wiesz, jeździć kurwa na treningi do Łodzi, jak wtedy, po 40 km w jedną stronę i wracać 40 km zmęczony, czy jeździć do Warszawy do jakichś znanych ludzi, co biorą udziały, tak jak wtedy miałem trenować u człowieka, który walczył w KSW i byłem na jednym treningu, wstępnie się dogadaliśmy, ale sobie pomyślałem, jak ja mam jeździć 150 km, żeby z kimś trenować, to bez sensu. Dlatego będę szukać klubu na miejscu. Myślę, że mimo tego, że miasto jest małe, znajdę jakiś bardzo dobry klub. Tym bardziej na taką walkę z jakimś Danielem Magicalem, to nie musi być jakiś mega zajebisty klub. Bo nie oszukujmy się, w cztery miechy to ja mogę się tylko kondycyjnie przygotować, a... Kondycyjnie się mogę przygotować, a o umiejętnościach na pewno zapomnę w klatce podczas walki, tak jak Boxdel sam mówił, że wchodząc do klatki zapominasz o 70%, co cię nauczono, nie? No. Rafi w trzymanki, upvote.